Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie pierwszy odcinek z nowej serii Zagrajmy w Gothic 3. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. I oczywiście rozpoczynamy sobie nową grę. Zaraz powinno nam się skończyć wczytywać. Dobrze, i już rozpoczyna się akcja gry. Jesteśmy w pierwszym mieście Ardei i tutaj musimy pokonać orków, którzy chcą podbić miasto. Musimy ich przegonić. Dobra, teraz tego załatwimy. Dobra, leży. Dobra, no to ten będzie następny. O, może Herszta? Może właśnie Herszta zaatakujemy? Dobrze. Generał pokonany. O! Następny, mamy awans. Teraz za tego się weźmiemy. Dobrze, teraz ten jest otoczony. I kolejny. Dobrze, tu jest jeszcze jeden taki zjadowca. Dobra robota. A teraz tego tutaj zlikwidujemy. Dobry ork to martwy ork. No zgadza się. Teraz weźmiemy się za tego. Mamy kolejnego dobrego orka. O, ten skuszy będzie strzelał. Mam cię. Dobrze, miasto zostało odbite. Resztki niedobitków uciekają. Co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. No teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Okej, no ale dobrze, co ma wspólnego Xardas w ogóle z orkami? Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Na statku. Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas. Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia. Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Dobrze, to w takim razie w ogóle co jest w Redok? Obóz buntowników to w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Co mam powiedzieć buntownikom? Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po same uszy. Tak wiele ci zawdzięczamy. Dobrze, czyli tutaj na razie nie możemy więcej z nim porozmawiać. Teraz gdzieś tutaj będą nasi towarzysze. O, jest. Diego najpierw. Znów wpakowaliśmy się w kłopoty. A jak? Co tu się w ogóle stało? Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez tę ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. Pogadamy później. Dobrze, cześć mi ten. Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyrusza w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukać. Dobrze, no to może
Zaproponujemy mu wspólną podróż. Pójdę z tobą. Lepiej się rozdzielmy. Ty poszukaj Xardasa. Jeśli ktokolwiek wie coś na temat magii, to właśnie on. Jeszcze się spotkamy. Jestem tego pewny. Powodzenia. Trzymaj się. No to cześć. Dorn jest? Jak za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardsi. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. Zrobię sobie przerwę. Dobrze, no to teraz przeszukajmy wszystko, co tutaj jest możliwe. No, w pierwszych etapach gry to jest ważne. No, trzeba później mieć pieniądze na choćby nawet na rozwój umiejętności. Toż zawsze, przynajmniej w tych początkowych etapach gry zawsze trzeba dokładnie wszystko przeszukiwać. No, co tutaj mamy? Tutaj mamy kufer. Oczywiście bierzemy wszystko. Dobrze, więcej tutaj nic nie ma. Okej, tutaj mikstury sobie weźmiemy, one na pewno nam się przydadzą. Bardzo ważny kamień teleportacyjny. Złoto. Kuchar. Przeszukajmy sobie generała. A mamy mapę, to bardzo ważne. A tu jeszcze tylko strzała. Do zobaczenia. Zobaczmy sobie, co mamy tutaj. To jest jakaś książka, zobaczymy. Nie ma tu nic ciekawego. No dobra. Okej. No to tutaj chyba nic już nie ma, dobra. Jeszcze zobaczmy sobie poddasze. Już to wiem. Dobrze. Teraz tutaj jest jeden kufer. Swoją drogą gra miała premierę w 2006 roku, dokładnie 3 listopada 2006, był to piątek. Dokładnie pamiętam, bo grę zamówiłem jeszcze długo przed premierą. No, grałem w Gothica 1, grałem w Gothica 2, później Gothic 2 Noc Kruka. No i były wielkie oczekiwania na Gothic 3, na trzecią część. No i zamówiłem jeszcze, ten sklep chyba już nie istnieje. To ta sama stara śpiewa. Kiedyś należał do CD Projektu, sklep gram.pl. Niektóre problemy same się rozwiązują. Chyba kilka miesięcy przed premierą zamówiłem właśnie Gothica 3, no i czekałem. Pamiętam, że czekałem na kuriera niecierpliwie. W ogóle nowy komputer był kupiony do tej gry, żeby ruszyła oczywiście. Na starym kompie już gra by się nie uruchomiła. No to oczekiwanie było wtedy wielkie, no to było 17 lat temu. No ale do dzisiaj. Do dzisiaj ta gra cieszy się bardzo dużą popularnością. Ja bardzo chętnie, pomimo tylu lat, bardzo często do niej co jakiś czas wracam. Oczywiście, no nie tam co miesiąc czy dwa miesiące, ale co rok, co półtora roku wracam sobie do tej gry i przechodzę ponownie całość. Zawsze się przechodzi inaczej, różnymi sposobami. Dobrze, tutaj już nic nie znajdziemy.
Poczekam. Tutaj mamy pracownię alchemiczną, mamy książkę. Tu jest napisane coś o alchemii. I bardzo dobrze. I tutaj alchemia nam wzrosła o 5 punktów. Oczywiście to jest darmowe. Nie kosztuje nas ani to pieniędzy czy doświadczenia. Darmowa nauka, także no, książki warto czytać. Dobrze, tutaj jeszcze sobie... A nie, na razie alchemii nie będziemy używali, ale mamy tutaj jakąś miksturę. Moment, o jest, mikstura many. Dobrze, to bierzemy. Tutaj mamy fiolki u góry. Nie wiem, czy będę rozwijał jeszcze alchemię w tej grze. Rzadko rozwijałem alchemię, ale no jakby coś, to fiolki przecież też zawsze można sprzedać. Niby to jest niewielka suma, niewielką sumę za to dostaniemy, ale na początku gry to właśnie może nam się przydać. Mimo niewielkiej ceny, to zawsze początki są takie trudne. Zwłaszcza jeśli chodzi o kasę. Wytrychy, o, bardzo nam się przydadzą. Nieciekawe. To idziemy dalej, tutaj mamy kolejny kufer. Dobrze, jeszcze tutaj to pomieszczenie. Dobrze, mamy szynkę. Pozbierajmy sobie tutaj wszystko. Dobrze, tutaj nic nie było ukryte. Teraz zobaczmy sobie, co tutaj na górze znajdziemy. Jest kufer. Na początku krainę tę zamieszkiwali koczownicy i wieczny wędrowiec wskazał im drogę. No dobrze, i tutaj wzrosła nam prastara wiedza o 5 punktów, która bardzo się przydaje, jeśli będziemy grali magiem, jeśli będziemy rozwijali umiejętności magiczne, no to ona nam się przyda do rzucania czarów po prostu. A też jest to nauka darmowa. Nie kosztuje ani pieniędzy, ani właśnie punktów doświadczenia. Jeszcze tutaj mamy tutaj kuźnię. Tutaj będzie sporo cennych przedmiotów. Halabardy są dość drogie. Zwłaszcza właśnie na początku gry. Thank you.
Dobra, i teraz już przeszukaliśmy wszystko, co się dało. No teraz mamy zadanie odnaleźć Lestera. Oczywiście, no Lester, wiadomo, postać znana z poprzednich części. Panom Gotika na pewno jest to znana osoba. Mamy tutaj szczaw królewski, bardzo cenna roślina. No, po drodze do Lestera to sobie zbierzemy parę roślin, które tam w dalszych etapach gry możliwe, że się przydadzą. Dobra, i tutaj mamy Lestera. Złe wieści! Nie będzie posiłków! Widzę. Co się stało? Idź szukać statku! Wątpię, czy go znajdziesz. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim! Ojej, no to co się stało z naszym wyposażeniem? Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. To się zgadza. A tak w ogóle to ty co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Spróbuję się jakoś dostać na południe. Ale chyba się jeszcze spotkamy. Tak sądzę. Pewnie tak. Uważaj na siebie. Wzajemnie, no to cześć. Dobrze, tu jeszcze mamy roślinę do zebrania. No i wracamy do naszych towarzyszy. Jeszcze po drodze jakaś roślina. O, tu jeszcze jakiś ork jest. Ciekawe, czy można go przeszukać. Można, coś tam jeszcze ma. O, i tu jeszcze jeden. I teraz mamy zgłosić się do Diego. Do Diego chyba, tak? Co tam? Piraci. Te dranie zwiały z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. Tak, już właściwie z nim rozmawiałem. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Chyba powinieneś się zająć Xardasem. No oczywiście, ale póki co... No, aktualnie skąd możemy wziąć nowy ekwipunek? Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Wiesz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. A ponieważ orkowie są teraz władcami Myrtany, na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Zapewne. A w ogóle co planujesz? Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrtana to terytorium orków. To nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Możesz wyruszyć z Gornem. Dobra. Najpierw mała przerwa. Dobrze, i teraz chyba już z wszystkimi postaciami porozmawialiśmy. Do zobaczenia. Na obecną chwilę. Dobra, no to teraz już idziemy. Trzymaj się. Tak, no, no na razie, cześć. Teraz Gorn nas zaprowadzi do obozu buntowników. Co teraz zamierzasz zrobić? Co teraz zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. Założę się, że część nadal żyje. Pokaż mi, gdzie ukrywają się buntownicy. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. No to idziemy. O, mamy ścierwojada. Na pewno go oczywiście załatwimy po drodze. Pokaz amarz. Tobie już podziękujemy, paskudo. No i idziemy dalej. Po drodze mamy roślinę leczniczą, korzeń magii. Kolejnego ścierwojada również. O, Gorna powalił, no nieźle. To załatwi sprawę. No, powalić tak Gorna na dechy. Oj. Mamy goblinie jagody, bardzo się przydają. Zwiększają umiejętności myśliwskie, które będziemy na pewno rozwijali. Co tu mamy za rośliny? Ognista jagoda, bierzemy.
są. Wiedziałem. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Zostanę tu jakiś czas, a później ruszam w dalszą drogę. Trzymaj się. Do zobaczenia. No wzajemnie. Do zobaczenia. Wzajemnie powodzenia. Dotarliśmy do obozu buntowników. Ale myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, które postaram się regularnie wrzucać. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Cześć.